Już 3 tygodnie mocno trenują piłkarze krzyodlewni, którzy przygotowują się do nowego sezonu 2017-18 na boiskach grupy B pierwszej ligi. Jestem bardzo zadowolony z tych pierwszych 3 tygodni. Wiedzieliśmy, że to będą takie najcięższe fizycznie dla zawodników, najcięższy okres, ponieważ mieli bardzo mocne obciążenia i biegowe, i też siłowe, ale jak mówię, wszyscy naprawdę tutaj trenowali na 100% i jestem z każdego z osobna, tak jak i z całego zespołu, bardzo zadowolony. W gronie zawodników ostrowieckich Wojowników znalazł się były król strzelców Superligi PGNiG Grzegorz Sobut. Co mnie to zdecydowało, że przyszedłem? Na pewno to, że mam blisko do domu i to był taki główny powód. Po drugie, no powiedzmy, że z drugim trenerem teraz obecnie, z Tomkiem Radowieckim, spędziłem ładnych parę lat na studiach, no i porozmawiałem z nim. Przedstawił mi wizję tutaj budowania tego zespołu. To była taka druga moja, powiedzmy, decyzja, że akurat tu się znalazłem, na tej Świętokrzyskiej. Po ubiegłym sezonie skład ostrowieckiego pierwszoligowca został mocno przebudowany. Na dziś to mieszanka rutyny i młodości. O to też mi chodziło, żeby nie odmładzać zespołu w 100%, bo wtedy ten cały proces musiał trwać jeszcze dłużej niż my sobie zakładamy, że to ma trwać, bo wiadomo, młody człowiek musi bardzo dużo grać, dużo ze sobą grać, dużo tutaj myśleć. Dlatego są też zawodnicy doświadczeni, tak jak Grzesiek Sobut, tak jak Maciek Jerzynka, czy tam jeszcze dwóch czy trzech graczy, i oni mają jakby tutaj kierować i napędzać tych młodych zawodników do tego, żeby podnosili ten swój poziom sportowy. Po ciężkich treningach siłowych i wytrzymałościowych pomarańczowo-czarni rozegrali kilka meczów kontrolnych. Ich wyniki nie były jednak rzeczą najważniejszą. Nie przywiązuję tutaj w ogóle wagi w okresie przygotowawczym do wyników, bardziej do zaangażowania, do realizacji założeń, które im były dane i które im będą jeszcze dane, bo jeszcze mamy parę meczów kontrolnych przed ligą. I oni to wypełnili, można powiedzieć, w 100%, dlatego jak najbardziej ja tutaj i Tomek jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj chłopcy robią. Czy ten sezon w wykonaniu szczypiornistów z Ostrowca będzie przełomowym w historii klubu? Po to jestem ja tutaj, Tomek, żeby tak było. I będziemy robić wszystko, żeby grać z meczu na mecz coraz lepiej, a wszystko zobaczymy 2 czy tam 4 czerwca. Ale ja jestem pełny optymizmu i będę robił wszystko, co w mojej mocy, i tutaj chłopcy też dadzą z siebie wszystko na parkiecie, żeby ten wynik końcowy był satysfakcjonujący. Nas, klub, sobie chłopaków i przede wszystkim kibiców, dla których przede wszystkim tutaj gramy, i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie ich przychodziło coraz więcej. Przypominamy, że ligowe rozgrywki na boiskach pierwszej ligi rozpoczynają się już 9 września. Ekipa Mariusza Jurasika zadebiutuje w nowym składzie meczem derbowym z KSSPR w Końskich. Tydzień później Krzyodlewnia podejmie w hali przy Świętokrzyskiej drużynę AZS-u Biała Podlaska.